Super Ben 2. Cześć, kochani! Pamiętacie Bensona? Czyli Super Bena? I jak pokonał złego Razgura? Cóż, to nie był koniec jego historii. Super Ben! Super Ben! Super Ben! Super Ben! Super Ben! Super Ben! Jego historia dopiero się zaczęła. Kombinezon zdjęty. Kombinezon zdjęty. Kombinezon zdjęty. Kombinezon... Przestań! Nie tylko wykazał się niezwykłą odwagą, ale także pokazał nam wszystkim, że bez względu na to, jak potężny jest wróg, sprytem i inteligencją można go pokonać. Dzieci, okrzyki dla Bensona, naszego własnego superbohatera. Dziękuję, przyjaciele. Dziękuję, panie burmistrzu. Jestem zaszczycony, otrzymując ten zaszczyt, ale nie jestem superbohaterem. Jestem tylko zwykłym chłopcem, który przeciwstawił się łobuzowi. To wszystko. Dlatego mam ogromną prośbę, proszę, nie nazywajcie mnie Superbenem. Jestem Benson. Normalny, zwyczajny chłopak z tego niezwykłego miasta. Benson! 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 Ale z Conway City nie było świadome niebezpieczeństwa, które zbliżało się już do nich. Huga, huga, huga. Tej nocy, gdy z Conway City było pogrożone we śnie, Tyrus, nikczemny uciekinier z planety Karłowatej w konstelacji Łabędzia, wylądował statkiem kosmicznym na Ziemi w ustronnym miejscu na obrzeżach miasta. Huga, huga, huga. Huga. Huga, huga, huga. Sługi Tyrusa natychmiast wyruszyły do serca miasta. Ale czego szukał? Dlaczego pozaziemski uciekinier przyszedł na ziemię? Możemy tylko czekać i obserwować. Gdy nastała noc, sługusy Tyrusa siały spustoszenie w lesie, strzykując zwierzętom jad, który je unieruchamiał. Huba, huba, hum, huba. Bateria zużyta. Bateria zużyta. Bateria zużyta. Co znowu? Włącz ładowanie słoneczne. Włącz ładowanie słoneczne. Włącz... Wyluzuj. Pozyskiwanie energii słonecznej. Pozyskiwanie energii słonecznej. Pozyskiwanie energii słonecznej. Nie ma za co. Mamo! Tato! Eksperci próbowali się dowiedzieć, co spowodowało paraliż u zwierząt. Woda w jeziorze mogła zostać skażona. To teraz podejrzewamy. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Tak też, jak widać, założenia są przyjmowane na daną chwilę. Nie mamy konkretnej odpowiedzi. Jest to powód do obaw. Jednak Rada Weterynaryjna potwierdziła, że zwierzęta mają miarowe bicie serca. Reagują na światło i dźwięk. Po prostu nie mogą się jeszcze w pełni poruszać. Odbiór, Mike. Co się dzieje? Podejrzewam, że to przez tę wodę z jeziora. Możliwe. A ty dokąd? Idę się spotkać z Danym. Najpierw śniadanie, a potem możesz iść, młodzieńcze. Mamo! Benson! Dobrze. Hej, Super Ben! Jak leci? Nazywam się Benson. Mamuś, patrz! Tam idzie Super Ben! Dzień dobry! Wow, wydaje mi się, że chyba właśnie straciłem tożsamość. Co? Niespodziewanie, znikąd pojawiła się wśród ludzi panika. Biegali tu i tam, a Benson obserwował zdumiony. Dopóki... Huba, huba, huba. Nie, proszę, zostaw mnie!
Dziękuję za ofiarowanie mi twojego języka. Proszę, zostaw mnie. Oszczędzę cię. Uciekaj. Właśnie w tym momencie dołączyli do niego słudzy. Były teraz większe niż przedtem. Niczym olbrzymy chodzące po mieście, niszczące wszystko. O nie! Co to za stworzenia? Benson ukrył się pod zadeszeniem sklepu, by zrozumieć, co się dzieje. Nagle pojawiła się policja. Zaczęła strzelać do Tyrusa i jego sługusu. Ale kiepski system obronny. Nic dziwnego, że jest to planeta poziomu trzeciego. Uciekaj! Tak, uciekaj. Uciekajcie, marne istoty. Możecie uciekać, ale nie ukryjecie się. Wybrałem waszą żałosną, słabą planetę, bym mógł tu mieszkać i rządzić wami. A mając całe złoto, jakie posiada ta planeta, zbuduję najpotężniejszą broń, zaatakuję moją planetę, pokonam króla i poślubię jego córkę. Potem jedna po drugiej przejmę wszystkie nadające się do zamieszkania planety. Huba, huba, hu, huba! Muszę coś zrobić z tym. W międzyczasie siły powietrzne i armia zostały ulokowane, by zwalczyć inwazję obcych. Na autostradzie Express Belt jest ogromny korek. Ludzie rozpaczliwie próbują wydostać się z miasta. Budynki są zburzone, pojazdy pogrążone w gruzach. To jest inwazja obcych pozaziemskich istot, które usuwają nas przy dalszym podbijaniu kolejnych terenów naszego miasta. Benson, gdzie byłeś? Benson! Mój syneczku, chodź, musimy uciekać z tego miasta. Co? Nie! Nie zostawię mojego miasta! Muszę coś z tym zrobić. Ale Benson! Pozwól mu, kochanie. Jest naszym synem, ale też i bohaterem, którego potrzebuje miasto. Jestem pewny, że coś wymyśli. Głupie stworzenia, nie możecie ciągle uciekać. Idę po was, wszystkich. Nikt nie jest mnie w stanie powstrzymać. Ładowanie słoneczne zakończone. Ładowanie słoneczne zakończone. No dobra, kostiumie. Chyba czeka nas jeszcze jedna przygoda. Bensonie, witaj. Brakuje kostiumu. Mam tutaj jeden. Będzie musiał wystarczyć. Super kostium aktywowany. Czekam na rozkazy, Benson. Zatem mów mi, Super Ben! Zniszczenie, chaos i strach. Conville City przeżywało swój najgorszy koszmar, nie mając żadnej nadziei. Tyrus i jego słudzy zniszczyli helikoptery, odepchnęli całą armię. Wydawało się, że koniec miasta był nieunikniony, gdy nagle... Mamo, patrz! Super Ben! Promyk nadziei zaiskrzył się w przestraszonych sercach, gdy zobaczyli, jak ich bohater szybuje w powietrzu. Super kostiumie! Aktywuj wiązki laserowe! Aktywacja wiązek laserowych za 1, 2, 3. Tak! I tak oto jeden po drugim zły sługa padał na ziemię. Co? Kto to jest? Huba! To nasz bohater! Czyżby, że niby wasz bohater ocali was ode mnie, a? Melvin! Mój synku! Dziękuję ci, Super Benie! Ale Benson nie odpowiedział. Wiedział, że jego praca jeszcze się nie skończyła. Wszyscy musicie się cofnąć! Huba, huba, hum, huba! Super kostiumie! Stwórz falę uderzeniową! Tak! Ty ci broń! Możesz zniszczyć moją armię, ale nie mnie! Super kostiumie! Stwórz coś silniejszego! Inicjacja slajmowej bomby! Tak! Slajmowa bomba? Co? Zatrzymaj to! Stop! Huba! To działa!
O-o! Super stroju! Leć! Żadna z broni nie działa! Co robić? Co robić? Co robić? Zaraz, tak! Jeśli jest kosmitą, gdzieś musi być jego statek kosmiczny. Super stroju! Aktywuj lokalizację! Szukaj niezidentyfikowanego obiektu latającego. Aktywowano lokalizację. Udaj się na północ. Oto jest! Wow! Uwaga, zagrożenie! Uwaga, zagrożenie! Co mam zrobić? Nie rozumiem ich języka. Zaraz. To symbol. Jest też na jego broni. Dobrze, zatem ruszamy. Gdy Tyrus miał właśnie dotrzeć do statku kosmicznego, wydostał się z niego potężny promień światła i trafił go. I to był jego koniec. Tłum zebrał się, wiwatując głośno. Super Ben po raz kolejny został bohaterem. Super Ben! Super Ben! Super Ben! I pozostanie bohaterem jeszcze długo, w kolejnych już odcinkach. Bo zawsze, gdy pojawi się zło, Super Ben pojawi się, by ratować świat.